Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 298 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 22, werset od 2 do 12. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz, i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali i Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni. Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek. Pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud. Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą. Rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go wyzwoli. Niechże go wyrwie, jeśli go miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. W rozdziałach 43 i 44 Księgi Ezechiela prorok otrzymuje wizję boskiego przybycia do nowej świątyni oraz ustanawia zasady dla kapłaństwa. Prorok opisuje świętość Boga i konieczność przestrzegania Jego przykazań przez kapłanów oraz cały lud, podkreślając odnowienie relacji z Bogiem. Potem poprowadził mnie ku bramie, która skierowana jest na wschód, i oto chwała Boga Izraela przyszła od wschodu, a głos Jego był jak szum wielu wód, a ziemia jaśniała od Jego chwały. Było to widzenie równe temu, które oglądałem wtedy, gdy przyszedł, by zniszczyć miasto. Widzenie równe temu, które oglądałem nad rzeką Kebar i upadłem na twarz. A chwała Pańska weszła do świątyni przez bramę, która skierowana była ku wschodowi. Wtedy uniósł mnie duch i zaniósł mnie do wewnętrznego dziedzińca, a oto świątynia pełna była chwały Pańskiej. I usłyszałem, jak ktoś mówił do mnie od strony świątyni, podczas gdy ów mąż stał jeszcze przy mnie. Rzekł do mnie: Synu człowieczy, to jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów. Już dom Izraela, ani oni, ani ich królowie nie będą kalać mego świętego imienia przez swe wiarołomstwa oraz przez zwłoki swych królów, jak również przez kult wyżyn. Kładąc swój próg obok mego progu, a swój słup obok mego słupa, także jedynie ściana była pomiędzy mną a nimi i skalali święte imię moje przez swe obrzydliwości, których się dopuścili. Ja natomiast zniszczyłem ich w moim oburzeniu. Teraz jednak będą oni trzymać ode mnie z daleka swe wiarołomstwa i zwłoki swych królów, a ja będę mieszkał wśród nich na stałe. A ty, synu człowieczy, opisz domowi Izraela świątynię, jej wymiary i jej urządzenia. A jeśli się wstydzą z powodu wszystkiego, co uczynili, wyrysuj świątynię i jej urządzenia, jej wyjścia i jej wejścia i cały jej rozkład, i oznajmij im wszystkie jej ustawy i prawa, i zapisz je przed ich oczami po to, aby wszystkich tych praw i ustaw strzegli i wypełniali je. To jest ustawa świątyni. Na szczycie góry cały obszar dokoła niej ma być bardzo święty. To są rozmiary ołtarza w łokciach, licząc jeden łokieć i jedną pięć za jeden łokieć. Jego podstawa była wysoka na jeden łokieć i szeroka na jeden łokieć, a jego obramowanie na skraju dokoła wynosiło jedną pięć. A to jest wysokość ołtarza. Od podstawy na ziemi do dolnego odstępu dwa łokcie, a szerokość jeden łokieć,
a od małego odstępu do większego odstępu 4 łokcie, a szerokość 1 łokieć. Palenisko dla ofiar miało 4 łokcie, a z paleniska dla ofiar wystawały 4 rogi. Palenisko dla ofiar długie było na 12 łokci, przy szerokości 12 łokci, czworokątne po czterech swych bokach. Odstęp zaś długi był na 14 łokci i 14 łokci szeroki po czterech bokach, a obramowanie, które go dookoła otaczało, wynosiło pół łokcia. Podstawa, na której on leżał, jeden łokieć dookoła. Stopnie zaś jego skierowane były ku wschodowi. Następnie rzekł do mnie: Synu człowieczy, tak mówi Pan Bóg. To są ustawy dotyczące ołtarza. Wtedy, gdy będzie on gotowy, by na nim złożyć całopalenie oraz by skrapiać go krwią, kapłanom lewickim z rodu Sadoka, którzy mają prawo, wyrocznia Pana Boga, zbliżać się do mnie po to, by mi służyć, masz dać młodego cielca jako ofiarę przebłagalną. I masz wziąć z jego krwi i skropić nią 4 rogi ołtarza oraz 4 rogi odstępu oraz obramowanie dokoła. Oczyścisz w ten sposób ołtarz, dokonując na nim obrzędu przebłagania. Potem masz wziąć cielca ofiary przebłagalnej po to, by go spalono na przeznaczonym na to miejscu świątyni poza przybytkiem. A dnia drugiego masz ofiarować kozła bez skazy jako ofiarę przebłagalną, oczyszczając ołtarz tak, jak oczyszczono go przy ofierze młodego cielca. A gdy ukończysz oczyszczenie, masz ofiarować młodego cielca bez skazy oraz barana bez skazy spośród mniejszego bydła. Te masz ofiarować przed Panem, a kapłani mają sypać sól i ofiarować je Panu jako ofiarę całopalną. Przez 7 dni masz codziennie składać kozła jako ofiarę przebłagalną. Ofiarowany też ma być młody cielec oraz kozioł, zwierzęta bez skazy. Przez 7 dni należy dokonywać obrzędu przebłagania nad ołtarzem, oczyści się go i poświęci. A po upływie tych dni, dnia 8 i później, mają kapłani składać na ołtarzu wasze ofiary całopalne oraz wasze ofiary biesiadne i będę dla was łaskawy, wyrocznia Pana Boga. Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód, była jednakże zamknięta. I rzekł do mnie Pan: ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić. Albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być zamknięta. Jedynie władca może w niej zasiadać do uczty przed obliczem Pana. Wchodzić jednak winien przez przedsionek przy bramie i tą samą drogą znowu wychodzić. Następnie zaprowadził mnie przez bramę północną ku przedniej stronie świątyni i spojrzałem. Oto chwała Pańska napełniła świątynię Pańską i padłem na twarz. Wtedy rzekł Pan do mnie: Synu człowieczy, uważaj dobrze, patrz i słuchaj uważnie wszystkiego, co ci chcę powiedzieć, co do wszystkich ustaw i przepisów dotyczących świątyni Pańskiej i uważaj na wszystkie wejścia i wyjścia przybytku. Mów do domu opornego, domu Izraela, tak mówi Pan Bóg. Teraz jest dosyć wszystkich waszych okropności, domu Izraela. Wpuściliście bowiem obcych, nieobrzezanych na sercu i ciele, żeby byli w moim przybytku po to, by go zbezcześcić, kiedy składaliście mi w ofierze chleb, tłuszcz i krew. Tak przez swoje obrzydliwości złamaliście przymierze moje z wami. Nie czuwaliście nad służbą przy moim przybytku i zamiast tego ich wyznaczyliście, aby się zajmowali służbą w moim przybytku. Dlatego tak mówi Pan Bóg: żaden cudzoziemiec, nieobrzezany na sercu i na ciele, nie może wstępować do mego przybytku, żaden z obcych, którzy żyją wśród Izraelitów. Tylko ci Lewici, którzy się ode mnie odłączyli, kiedy Izrael wyrzekł się mnie i pobiegł za bożkami swoimi, odpokutują swoją winę.
Oni będą służyli w moim przybytku jako stróże przy bramach świątyni, jako słudzy świątyni. Oni będą zabijać żertwy na całopalenia i ofiary dla ludu i będą do jego rozporządzenia jako słudzy. Dlatego, że służyli im przed bożkami i stali się dla domu Izraela pobudką do przewiny, dlatego podniosłem rękę przeciwko nim, wyrocznia Pana Boga. Winni oni odpokutować za swoją winę. Nie będą się zbliżać do mnie po to, by mi służyć jako kapłani. Nie będą się dotykać rzeczy świętych i rzeczy najświętszych. Będą cierpieć swoją hańbę i pokutować za obrzydliwości, których się dopuścili. W ten sposób przeznaczam ich do pełnienia służby przy świątyni, do wszystkich jej prac i do wszystkiego, co tylko będzie do wykonania. Jednakże kapłani lewiccy, potomkowie Sadoka, którzy pełnili służbę przy moim przybytku, kiedy Izraelici odeszli ode mnie, ci mają zbliżać się do mnie, by mi służyć, i mają stać przede mną, by ofiarować mi tłuszcz i krew, wyrocznia Pana Boga. Mają oni wstępować do mego przybytku i mają zbliżać się do stołu mego po to, by mi służyć. Mają pełnić służbę przy mnie. Jeżeli wchodzić będą do bram dziedzińca wewnętrznego, mają wdziać lniane szaty. Nie mają wkładać ubioru wełnianego, gdy pełnią służbę przy bramach wewnętrznego dziedzińca i w miejscu świętym. Lniane zawoje mają nosić na głowie i lniane spodnie wokół lędźwi. Nie powinni się opasywać niczym, co mogłoby wywołać pot. A jeśli wychodzić będą na zewnętrzny dziedziniec do ludu, to mają zdjąć swe szaty, w których służbę pełnili, i pozostawić je w celach, w przybytku i przywdziać inne szaty, by nie uświęcać ludu przez swe szaty. Głowy swojej nie mają strzyc do skóry, ale też nie mają zapuszczać długich włosów, lecz mają strzyc swe głowy zwyczajnie. Żaden kapłan nie ma pić wina, jeśli się udaje do wewnętrznego dziedzińca. Nie będą brać sobie za żonę wdowy lub porzuconej, lecz tylko dziewice z potomstwa domu Izraela. Jednak mogą poślubić wdowę, która jest wdową po kapłanie. I mają pouczać lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. W wypadkach spornych mają oni zasiadać w sądzie i mają rozstrzygać według moich ustaw. Mają oni przestrzegać mych praw i moich nakazów we wszystkie moje święta i zachowywać moje szabaty. Nie będą się zbliżać do zwłok ludzkich, aby się nie narazić na nieczystość. Tylko przy ojcu i matce, przy bracie i siostrze niezamężnej wolno im się narazić na nieczystość. A po jego oczyszczeniu ma się liczyć mu jeszcze 7 dni. W dniu zaś, w którym znowu wstępuje do przybytku na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w przybytku, złoży on ofiarę przebłagalną, wyrocznia Pana Boga. Nie będą mieli dziedzicznej posiadłości, to ja jestem ich dziedziczną posiadłością i nie ma się im dawać nic na własność w Izraelu, to ja jestem ich własnością. Będą spożywali ofiary pokarmowe, ofiary przebłagalne i ofiary zadośćuczynienia i wszystko, co w Izraelu obłożone jest klątwą, ma do nich należeć. To, co najlepsze ze wszystkich pierwocin i każdy dar spośród waszych świętych darów ma należeć do kapłanów. I to, co najlepsze z waszego pokarmu, macie dawać kapłanom po to, by błogosławieństwo spoczywało na waszym domu. Kapłani nie powinni spożywać padliny, ani tego, co jest rozszarpane, czy to z ptaków, czy też z bydła. W liście świętego Jakuba, rozdział 5, apostoł napomina bogatych, którzy niesprawiedliwie traktują pracowników, ostrzegając, że ich bogactwa nie uchronią ich przed nadchodzącym sądem Bożym. Zachęca cierpiących wiernych do cierpliwości i wytrwałości w oczekiwaniu na przyjście Pana,
podając za wzór proroków i Hioba. Jakub wzywa także do modlitwy w każdej sytuacji, w radości, w cierpieniu oraz w chorobie, podkreślając moc modlitwy sprawiedliwego. Na koniec zachęca do troski o tych, którzy błądzą, aby przywrócić ich na drogę zbawienia. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli. Złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście. A krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie podpadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Oto wychwalamy tych, co wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Hioba i widzieliście końcową nagrodę za nią od Pana, bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia. Przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani w żaden inny sposób. Wasze tak niech będzie tak, a nie niech będzie nie, abyście nie podpadli pod sąd. Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli. Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie zatem sobie nawzajem grzechy. Módlcie się jeden za drugiego, byście odzyskali zdrowie. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał i nie padał deszcz na ziemię przez 3 lata i 6 miesięcy. I znów błagał i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała plon. Bracia moi, jeśli by ktokolwiek z was zszedł z drogi prawdy, a drugi go nawrócił, niech wie, że kto nawrócił grzesznika z jego błędnej drogi, wybawi duszę jego od śmierci i przesłoni liczne grzechy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.